Pani jest jedyną sąsiadką tutaj? Tak. Co tu się mogło stać? Zauważyłam, że dziadek nie wychodzi. No ja mam dużego psa, no nic się nie stanie bez jego wiedzy. Mhm. Bo taki dzwoneczek, nie? Nie palił w piecu, nie chodził po zakupy, przez okno go widzę. I kartka od listonosza w drzwiach, nie? Wychodziłam, pukałam i do okna, i do drzwi. I wie, coś się stało. No i policja weszli oknem. Dziadek już nie żył. No i nie wiem dokładnie, kiedy zmarł. A ona z nim była tam, nie? Powiedziała, że brat śpi. Kiedy do mieszkania weszły służby, nieświadoma niczego kobieta oznajmiła, że jej brat zasnął. Tymczasem 77-letni Stanisław prawdopodobnie nie żył już od kilku dni. Przyczyną śmierci mógł być atak serca. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, weszli do mieszkania, gdzie okazało się, że mężczyzna nie żyje. Dlatego na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Lekarz przybył na miejsce, stwierdził zgon. Mieszkanie było skrajnie zaniedbane. Panował brud, czuć było odór uryny. Nie było zapasów żywności. Wycieńczoną kobietę przewieziono do szpitala. Mimo że w domu była policja i pogotowie, kobieta nadal nie jest świadoma śmierci brata. Pacjentka trafiła do nas w stanie wycieńczenia i ogólnego zaniedbania higienicznego. W pierwszej kolejności personel szpitalnego oddziału ratunkowego zajął się higieną pacjentki. Umył ją bardzo dokładnie. Oczywiście przeprowadzono jej szczegółowe badania, miała bardzo słabe wyniki morfologii. Dlatego też zastosowano leczenie w postaci m.in. przetoczenia krwi pacjentce. No i w obecnym momencie ona jest w stanie ogólnym dobrym. Pani Halina? Tak. Mogę usiąść przy pani? Może. Jak pani się czuje? Teraz dobrze. Krew dostałam. Mhm. A takie porębki, teraz dobrze. Mhm. A tak to słaba byłam. Jadłam, a słaba byłam. A co pani jadła? Makarony tam takie rozmaite, drobiowe mięso kupywali. I pani ich sama gotowała? Tak, i brat gotował mnie. A jak często pani gotowała te obiady? Tak, te obiady to co jaki drugi, co trzeci dzień. A czego pani tam brakowało w tym mieszkaniu? Nic, tam dobrze było. Dobrze pani tam było? Dobrze. Nie brakowało pani niczego? Nie. Czy pani pamięta, co się stało kilka dni temu? Nie pamiętam. Nie pamięta pani? Nie. Nie pamięta pani, czy że brat się poczuł źle? Brat tak, poczuł się źle. I mówił o tym? Nie. A pani widziała, że się poczuł źle? Ja nie widziałam, on nic nie mówił. Tylko spał? Tak. I długo tak spał? Ile dni? Dwa dni pewnie. Dwa dni spał. I pani się denerwowała, niepokoiła? Ja? Nie. Czy pani wie, że pani brat nie żyje? Ten ostatni? Tak, Stanisław. Stanisław, nie. Nie wiedziała pani? Nie. To pani nawet nie wiedziała, kiedy zmarł? Nie. Rodzeństwo było pod opieką ośrodka pomocy społecznej. Ze względu na złe warunki mieszkaniowe, nieporadność życiową i wiek, 3 lata temu przeniesiono ich do Susza z pobliskiej wsi. Pobyt w mieście miał poprawić sytuację życiową, jednak przyzwyczajenia pozostały. To jest tragedia, co tutaj było. A co tutaj było? No nie chciałaby pani tu przyjść, jakby się drzwi otworzyły. My żeśmy tutaj cuda robili, kadzidełka i psiukaczy i co nie tylko. Jest okropny smród. Czyli co, oni żyli bez łazienki, bez wody mają bieżącej? Mają tam zrobioną łazienkę, mają wodę bieżącą. Czyli to wynikało znaczy, łazienkę, no, z jakichś mają zaburzeń? Znaczy oni, no taki styl życia mieli, mieszkali na wiosce, to wie pani, tam też tak żyli, nie? Mhm. Czyli tak, ta pani... No, chcieli im poprawić warunki, no ale to się niestety nie dało. W ramach wsparcia rodzeństwo zostało skierowane na dzienne zajęcia do środowiskowego domu samopomocy. Jednak pół roku temu tak pani Halina, jak i pan Stanisław przestali pojawiać się na terapii. Jak oni tu funkcjonowali? Przychodzili rano, tak jak według planu dnia. Siedzieli śniadanie, później uczestniczyli w terapii takiej grupowej, później jest przygotowany obiad, odnajdywali się wszystkim. Chętnie uczestniczyli w tych zajęciach? Tak. Z tego co wiem, od jakiegoś czasu nie uczestniczyli w tych zajęciach. Czy państwo interesowaliście się, dlaczego tak się stało? Pan Stanisław stwierdził, że on nie potrzebuje tu takiego wsparcia, że on potrzebuje więcej spokoju i sam zrezygnował. A pani Halinka
przestała przychodzić na zajęcia, coraz rzadziej przychodziła. Mówi, że z bratem nie spędzała czas. Wiem, że opiekunka z pomocy społecznej zachodziła tam. My też zachodziliśmy tak zwykłej życzliwości ludzkiej. Jakie były spostrzeżenia? Pani osobiście tam chodziła? Może nie chodzi o bałagan, tam jest po prostu od moczu, ten zapach moczu, który przysiąkł ściany, tak? Pampersy, pani... które zdejmowała, kładła pod poduszkę, ze śmietnika nam kładła do siebie, trzymała ten pampersy. Te rzeczy, o których pani mówi, wskazują na to, że te osoby potrzebowały zupełnie innej pomocy. Dlaczego tak poważne zaburzenia zdrowotne nie wzbudziły czujności pracownic socjalnych? Dlaczego pomoc społeczna nie podjęła próby przeniesienia rodzeństwa do specjalistycznych placówek? Czy według państwa stan psychiczny tych osób nie wskazywał na to, że oni potrzebują specjalistycznej opieki? Naprawdę? Pan tak sądzi? Naprawdę. I ona z tymi zwłokami przez kilka dni była w domu. Wiemy, pani redaktor, bez jedzenia, bez picia. Pani redaktor, nie wiemy, kiedy zmarła. Nie miała pojęcia, że można o tym komuś powiedzieć, zadzwonić na pogotowie. Pani redaktor, to są pani insynuacje, bo my na przykład nie wiemy. Nie, to są fakty. Nie. To nie są fakty. Nie, my nie wiemy, kiedy nastąpi. No pani redaktor wie, kiedy ona zmarła. On kiedy on zmarł? Jak życie pokazało, doszło tam do tragedii. Znaczy, do jakiej tragedii? Pani redaktor, jeżeli... ktoś ma 77 mając 77, 8 teraz w tym roku będzie miałby skończył, no to nie jest żadna tragedia. Przyszła pora na niego i po prostu koniec. Można było to przewidzieć, wątpię, że ten pan będzie coraz starszy, nie młodszy i że nie będzie mógł zająć się siostrą. Wątpię, żeby jakiś doktor... Być może, gdyby tak było, ta osoba byłaby od dawna już albo w domu pomocy społecznej, albo w szpitalu psychiatrycznym. Uważam, że to skandaliczne zaniedbanie z państwa strony. Na pewno to nie było żadne skandaliczne zaniedbanie, pani redaktor. Tutaj to teraz pani przesadziła. Można było zapobiec tak. tej sytuacji, moim zdaniem. A pan... Tak, no ale jak sytuacji śmierci, się zajmować. Sytuacji śmierci można zapobiec? Sytuacji pogłębiania się choroby. To bardzo niepokojące, że ktoś lubi brud, lubi się nie myć, lubi chodzić w brudnych ubraniach, lubi nie jeść ciepłych posiłków i lubi siedzieć zamknięty w domu. Ci ludzie po prostu nie radzili sobie ze swoim życiem. Jak nie radzili? Jedynie tylko tyle ten smród, a reszta to było normalnie funkcjonowanie. Podejście do dramatycznej sytuacji rodzeństwa oraz wyjaśnienia pracowników socjalnych są bulwersujące. Policja wciąż prowadzi śledztwo w sprawie śmierci pana Stanisława. Obecnie prowadzone są czynności sprawdzające w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przesłuchiwani byli świadkowie i prowadzone są dalej czynności pod nadzorem prokuratora. Tymczasem lekarze podjęli decyzję, że pani Halina może opuścić szpital. Wymaga jednak stałej opieki. Poradzi pani sobie teraz sama w domu? Jakbyś poradzi, tam może kto pomoże. A pani chciałaby mieszkać sama, czy z kimś może pani wolałaby być? No, z kimś bym chciała. Nie chce pani w tym pustym domu mieszkać sama? Tak, sama mi to tak nie tylko. Smutno? No. Czy pani czegoś brakuje teraz? To teraz mi brata brakuje. Myśli pani o nim? Tak. No do widzenia pani. Życzymy zdrówka. O powrocie pani Haliny do domu poinformowano Ośrodek Pomocy Społecznej, który zobowiązał się do przygotowania miejsca zamieszkania oraz dalszej opieki nad kobietą. Dzień dobry pani Halinko. Ja zaraz wezmę rzeczy, pobierzemy panią Halinkę i pójdziemy do SDS-u, do środowiskowego domu, dobrze? Dla gitara? Sprzątacie państwo? Tak, dzisiaj sprzątamy, bo nie mogliśmy bez pani Halinki, czekaliśmy aż przyjedzie. Ale te warunki pozwalają na to, żeby... Ona tu wróciła do domu teraz? Jeżeli posprzątamy, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że trochę za późno na sprzątanie. Kiedy pacjentka przyjechała do szpitala, karetka czeka przed domem. Nie, proszę panią. A jak odszedł człowiek, trzeba to wszystko powyrzucać, tak? Nikt mi nie pozwoli jako pracownikowi przyjść socjalnemu i grzebać komuś po kieszeniach, tak? No ale właśnie to się dzieje. Jak ci ludzie tak. Ale to już słuchali. Panie redaktor, my tu sprzątamy. Czy panowie zostawicie tu pacjentkę przywiezioną ze szpitala? No oczywiście, że nie. Nie zostawicie. Przede wszystkim bez opieki nie powinna zostać zostawiona, tak? Żaden z nas nie weźmie odpowiedzialności, tak? Bo później będzie, że to my zostawiliśmy pacjenta. W tym momencie pacjentka jest pod naszą opieką. Wróć na oddział. Przepraszam, ale chcę pracować, drodzy państwo.
stoi karetka, stoją panowie sanitariusze, w domu jest kipisz. Jak pani sobie wyobraża funkcjonowanie tej samotnej, chorej kobiety tutaj? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Moim zdaniem natychmiast pani Kalina powinna trafić do DPS-u. Tutaj potrzebny jest remont kilkutygodniowy. Proszę coś zorganizować, ona nie może tutaj wrócić do takich warunków. Nikt nie mówi, że ona tutaj zostanie. Na tak, tutaj miała wrócić do domu. Taka była wczorajsza rozmowa. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Pani Halino, musieliśmy wrócić tutaj. No właśnie, ja tam nie zarobię. No właśnie, nie przygotowali dla pani domu. Proszę się nie bać. Ja się nie bój. Rozmawiałem z tą panią z ośrodka i była uprzedzona, że pacjentka przyjedzie. Dzisiaj. Dzisiaj, dokładnie o której godzinie. Natomiast ja sugerowałem w rozmowie, że może najpierw te pomieszczenia przygotować. Natomiast tamta pani odpowiedziała mi, że nie chcą wchodzić do mieszkania bez obecności tej pacjentki. Dlatego... Tymczasem, kiedy przyjechaliśmy, właśnie wyniesione były prawie wszystkie rzeczy już z tego domu. No, czyli coś tutaj nie chyba gra. Nie gra. No cóż, no jestem w kontakcie z ośrodkiem pomocy społecznej, dzwoniłem do nich, mają to miejsce w ciągu kilku dni przygotować. My w tym momencie chorej udzielimy schronienia w porozumieniu z oddziałem psychiatrii. Chora będzie hospitalizowana w oddziale psychiatrii naszego szpitala, gdzie będzie miała troskliwą opiekę i czekała na przygotowanie miejsca w miejscu zamieszkania.